W internecie pojawił się fragment oficjalnego zwiastunu sezonu trzeciego, na którym jest widoczny miotacz ognia, minigun, pompa i inne przedmioty. Wiemy, gdzie dokładnie pojawi się pustynia na wyspie, a żeby to było mało, mamy zwiastun modyfikacji pojazdów, które będą w sezonie trzecim. Cześć wszystkim, z tej strony niekto innek, Kodmigao i witam was na filmie z kolejnego zwiastuna sezonu trzeciego. Zanim jednak przejdziemy do tych informacji, to teraz na ekranie... Nie macie zwycięzcę tego wczorajszego konkursu, a jeżeli dzisiaj chcecie wygrać prezent za 500 fałdolców, to zostawcie apeczkę do góry, suba z dzwonem i kotkicia, tak jak te kozaki, i nie zapomnijcie o komentarzu z nikiem. No i tak, moi kochani, jak chyba każdy z was bardzo dobrze wie, już za dokładnie 2 dni, czyli 48 godzin, do Fortnite'a zostanie wprowadzony długo wyczekiwany nowy sezon trzeci, a wraz z nim do gry trafi ogromny nowych przedmiotów, zmian na wyspie oraz skinów. My, gracze, w ostatnich kilku dniach regularnie otrzymujemy zwiastuny kolejnego sezonu, dzięki którym poznaliśmy już ogrom zmian na wyspie, prawie cały kardet bojowy, nowe miejscówki, lecz jak się okazuje, to nie wszystko, co trafi w nim do gry po wystartowaniu. Wczoraj w internecie pojawił się moim zdaniem jeden z najciekawszych zwiastunów kolejnego sezonu, bo zdradza nam on ogrom informacji. Lecz zanim sobie do tego przejdziemy, zaczniemy sobie od pierwszego zwiastuna, który w internecie pojawił się wczoraj po południu. Cały ten zwiastun był o tyle inny niż wszystkie ostatnie, ponieważ nie było to zdjęcie albo filmik, tylko był to post od dyrektora Fortnite'a, który po cichu Zapowiedział nam pewną nową funkcję, jaka trafi do pojazdów, które będą dostępne na wyspie. A dokładniej, pewna osoba na Twitterze napisała w odpowiedzi na ostatni post tego dyrektora: Mam nadzieję, że w nowym sezonie trzecim zobaczymy pojazdy z dodatkami takimi jak bronie. Na co dyrektor ten odpisał taką emotką, i na tym się zakończyło. Jednakże wszyscy likerzy już napisali nam, że taka funkcja powinna trafić do nowych pojazdów na wyspie, takich jak ten nowy samochód czy nawet monster trucki i jest nawet mowa o czymś takim jak modyfikacje do auty, coś na zasadzie tych dodatków. Według Hypexa już w 2021 roku były pierwsze plany na dodanie czegoś takiego i były do tego nawet gotowe wzmianki, które macie w tle, a teraz byłoby to rzeczywiście możliwe, więc można się spodziewać, że coś takiego będzie dostępne, ale to dopiero zobaczymy. Gdyby nie działało to tak, w ostateczności działka i inne rzeczy będą Automatycznie dodane do pojazdów, i będzie to wyglądało bardzo podobnie jak busy bojowe w rozdziale trzecim, które wyglądały tak i były naprawdę bardzo ciekawym pojazdem. Tak jeszcze dodam, że może mieć to jakieś powiązanie z funkcją przejmowania samochodów, która też miała trafić do gry, lecz nadal nie jest potwierdzona i na szczegóły w całym tym temacie będziemy musieli poczekać jeszcze kilkanaście godzin. No i teoretycznie, kochani, tego dnia już nic się nie pojawiło i wszyscy oczekiwali, że kolejny zwiastun pojawi się dopiero dzisiaj około 18, a tu ni stąd ni zawąd pojawił się zwiastun o godzinie 1 w nocy, który był najciekawszym zwiastunem jak do tej pory. Sam zwiastun był zwiastunem filmikowym, który trwał o wiele krócej niż ten wcześniejszy zwiastun, bo trwał tylko 2 sekundy, tylko w porównaniu do tego ostatniego ten przedstawiał rzeczywisty fragment z rozgrywki, który był na nowym sezonie trzecim. Zwiastun ten macie widoczny teraz na ekranie i jak widać przez te lekko ponad 2 sekundy pojawiło się ogrom rzeczy na temat nowego sezonu, takich jak pustynia i jej szczegóły, nowe przedmioty oraz pierwszy skin, jaki trafi do karnetu bojowego. Pierwsza rzecz, która od razu rzuca się w oczy, to nic innego jak pustynia, która jak widać jest na lokalizacji Pitera, czyli na szpanerskim, ale jeżeli przyjrzymy się, to chwilkę później widać, że piasek ten jest na naprawdę sporej wysokości. Od wody. Dla porównania, teraz macie zdjęcie przedstawiające obecną lokację i jej poziom z piaskiem, więc jak widać, poziom pustyni się bardzo podniesie. I co ważne, wiemy jednocześnie, że biom pustynny będzie rozciągał się w kierunku rogu wyspy, a nie środka. Oczywiście niewykluczone jest to, że pojawi się ona również na środku wyspy, ale ja osobiście w to wątpię i moim zdaniem tak to powinno wyglądać, tak więc to dopiero zobaczymy. A kolejna rzecz, która wszystko życzyła się w oczy, to nowy skin karnetu. Skin ten to ta sama skórka, co na pierwszym zwiastunie obrazkowym i jest to skin z Fallouta. Ale tutaj możemy zobaczyć jego dokładny wygląd, a przy okazji widać tam również jego dodatkowe edycje stylu, które prezentują się serio fajnie i jest ich bardzo dużo. Pamiętajcie, że skórka ta albo będzie w ukrytej części karnetu, albo trafi gdzieś na wyższym stopniu. Tak więc tak prosto nie będzie ona dostępna i dopatrzyli się, że Jeden ze styli tego skina jest bardzo podobny do motywu Czarnego Rycerza. Nie jest to może nic ważnego, ale warto o tym wspomnieć i ostatnia oraz co ważne najważniejsza rzecz jaka pojawiła się na tym zwiastunie to kilka nowych przedmiotów i pierwszy z nich mogliśmy zobaczyć zaraz na początku zwiastuna, czyli tutaj. Przedmiot ten to jakiś nowy sok czy coś w tym stylu, który po zjedzeniu automatycznie daje nam efekt szybkiego biegania lub nielimitowanej staminy i to sami sprawdzimy w kolejnym sezonie, a dalej mamy już nowe bronie i przedmioty do wal. Leczenia. Idąc od lewej mamy pompę i nie chcę źle powiedzieć ale moim zdaniem to combat shotgun, lecz mogę się mylić i może być to jakaś nowa pompa albo jakaś obecna i to już zobaczymy później, a drugi najciekawszy przedmiot to nic innego jak miotacz ognia. Jest to najpewniej miotacz ognia, z tego względu, że na końcu widać takie dwie palące się końcówki, co podpowiada nam, że to może być on, i mogłoby być to naprawdę kozackie. I zaraz potem mamy kolejny nowy przedmiot, bo jest to jakiś nowy harpun. Sam harpun jest taki wielki jak RPG i wiemy, że to harpun, bo na końcu ma kotwiczkę, i może być to również do przyciągania przeciwników, i na pewno do przemieszczania się po wyspie. I spokojnie, kochanie, bo przed nami jeszcze trzy kolejne przedmioty.

Następny przedmiot to jakaś broń laserowa, ponieważ widać laserowe pociski wylatujące z niej i na pewno nie są to blastery. Tak więc spodziewajcie się, że będzie to całkowicie nowy przedmiot. I przed nami porządny, ostatni item, czyli nowy minigun. Do gry ma zostać wprowadzony minigun, i według likerów, będzie to całkowicie nowa jego wersja. Tak więc bardzo ciekawie i najbardziej ciekawi mnie, czy na wyspie będą dostępne modyfikacje do tego minigana, tak jak do innych przedmiotów. Ostatni item, również tak jak ten nowy sok, pojawił się zaraz na początku i mogliśmy ją zobaczyć w rękach tej drugiej postaci jest to nic innego jak bojowy karabin szturmowy, który wygląda dokładnie tak i był to ostatni przedmiot na zwiastunie. Poza nimi spodziewajcie się, że do gry trafi sporo innych przedmiotów i była to po prostu kolejna taka mniejsza zapowiedź, ale powiem szczerze, że jak na taki krótki zwiastun to naprawdę zdradził nam sporo informacji na temat. Nowego sezonu. Spodziewajcie się, kochani, że dzisiaj w internecie pojawią się kolejne zwiastuny i sam nie jestem w stanie powiedzieć kiedy. Jeżeli coś się pojawiło do tej pory, to będziecie mieć to widoczne teraz na ekranie, a jak nie ma, to spokojnie. Ten zwiastun pojawił się tak naprawdę dzisiaj o pierwszej w nocy, więc kolejny może pojawić się w dowolnym momencie, lecz ja stawiam, że albo pojawi się coś wieczorem, albo jeszcze chwilkę przed, a odcinek o tym będzie jutro. Tak więc, jeżeli jeżeli chcecie jutro kolejny odcinek na temat zwiastunów nowego sezonu trzeciego, to napiszcie teraz komentarz sezon trzeci, a nie dość, że jutro pojawi się kolejny odcinek w całym tym temacie, to przy okazji, tak jak zawsze, każdy z Was dostanie ode mnie serduszko w komentarzu. A na sam koniec tego filmu, pamiętajcie o tym, żeby zostawić pod nim apeczkę do góry, o ile w ogóle Wam się on spodobał. Pamiętajcie o subiku z dzwoneczkiem, to nie przegapicie kolejnych tak kozackich filmów i live'ów. No i nie zapomnijcie o kodziku Kicia w sklepie, tak jak te kozaki na początku. A my widzimy się już dzisiaj na live wieczorem i jutro na filmie po południu. Yo!